Ach, drodzy państwo, pięknym uczuciem jest, kiedy rozpoczynasz odcinek i wiesz, że będzie absolutnie gruby. I nie mówię tutaj absolutnie o paczkach, tylko o tym, co się stało na ostatniej transmisji, bo tam kilka tych paczek właśnie otworzyliśmy. I powiem szczerze, no jest absolutnie wysoko. Masz dość przegrywania takim składem, po drugiej stronie widząc takie jedenastki? Co to k***a jest? Żaden problem, na super końce masz dostępne końce na każdą platformę. Szybko dostawę, niskie ceny i prawie 100% gwarancji bezpieczeństwa. Kod TOC gwarantuje 10% zniżki. Do wygrania mamy topowe karty o łącznej wartości 10 milionów coins oraz po raz pierwszy codzienne nagrody. Zapraszam. Dlatego, moi drodzy, rzućcie okiem na paczki, które otworzyliśmy właśnie na transmisji, a uwierzcie mi, dupka delikatnie może zapiec. Wow! Toc leci! A Freira w sumie z takiej paczki? Not bad, not terrible. O, i kończymy tocem! Polska napastnik! Jak tak kończyć paczki 8 piłkarzy, no to ja jestem zachwycony, drodzy państwo. Ja się oczywiście kłaniam. Siemano. Kurde, Robercie, jaki ty jesteś w ogóle przystojny na tej karcie. No, oprócz tego pana w sumie absolutny śmietnik w tej paczce był, więc ciekawie. Będzie to SBC, nie? Będzie fajny foderek, 97 overa... Spokojnie. 11 piłkarzy z La Liga, ty, my takie tu paczki jeszcze mamy, a tu już Lewandowski wypadł. Ale za kogo ja tego Lewandowskiego wrzucę? Przecież on się nie załapie do składu. Za Mbappé? Chyba sobie jaja robisz, chłopie. Zobaczmy. No i dobra, no i dobra, no i dobra. Lewy obrońca. No i Javi Galán. Akurat lewego obrońcy brakowało na Ligę Weekendową, więc mamy pana do składu. Na to wygląda. Ale kontencik przygotowany jest. Jeszcze jedna paczka, 11 piłkarzy, 8... 51 plus? Ale to konto jest porąbane! Co to się stało w ogóle? Ja pierdzielę, ty! Chyba szczęście wróciło. Jedziemy i szukamy po narodowościach karty, która się tutaj ukrywa. Tylko najpierw, ostatnio w sumie jak kibice krzyczą, tak... Woo! To jest fajnie, więc może tym razem będzie podobnie. Coś tam krzyczą w sumie, ale... Kurde, no śmierdzi tutaj jakimś kasztanem. Wiecie co? Tako, żeby nie stypić, od razu damy ten. Od razu zobaczymy, czy to nie jest Anglik. Lampard był. Sprawdziliśmy wszystkie reprezentacje oprócz zakładki najlepsze. No i w tej chwili zostały nam dwie najpotężniejsze reprezentacje. Francja albo Brazylia. Ja pierdzielę, ale się historia przepięknie układa. Te dwie reprezentacje zrobiłem w taki sposób... Czy ja mogę odpalić czat? Nie patrzę! Co tutaj będzie i czekam na reakcję czatu. Jeszcze zostało nam Francja i Brazylia, to czy będzie to któraś, czy to będzie Francja? Przekonamy się dosłownie za sekundę. Vamos! Zidane był, więc moi drodzy, jest to Brazylia, bo Francja nam odpadła. Przekonajmy się, ponownie nie patrzę. XDDD, XDDD, co? Dupa, XDDD. Ktoś pisał, że Rivaldo wypadnie. Bez lipy był ziomek, który napisał, że to będzie Rivaldo. Pizdu z tym Rivaldo zasranym. Jak widzieliście, moi drodzy, oddało absolutnie mocno, dodając do tego fakt, że w ostatnim odcinku trafiliśmy Sadio Mane, Rodrigo oraz Goreckę, to pokazuje, że moje konto coś się chyba, kurde, delikatnie przekliknęło i zbieramy teraz absolutnie porąbany drop. Nie wiem jak wy, ale jestem zajebiście ciekawy, jak spisze się Robert Lewandowski. Dostaniemy plus 3 punkty z grania. Tak to wszystko będzie wyglądało. Sadio Mane w tym momencie, no niestety na chwilę przynajmniej, musi stracić miejsce w składzie. I idealnym stylem dla Lewandowskiego najprawdopodobniej będzie motorniczy, bo on w moim składzie zagra na pozycji ofensywnego pomocnika zaraz za plecami Kyliana Mbappé. Zacznijmy ten odcinek od szybkiego testu Roberta Lewandowskiego i przede wszystkim, czy ta karta jest warta tych pieniędzy, bo kosztuje w sumie niemało, jakby nie było. Statystyki ma genialne, ale pytanie, czy ta karta zagwarantuje nam jakąś odpowiednią jakość w kwalifikacjach do Ligi Weekendowej. FC Lewatywa! No i dobra! U niego Lewatywa, u nas Lewandowski. Zobaczmy jego skład, a składzik wygląda tak, jak oto widzicie. Naprawdę fajnie koledze poddawało. Ojej, poklepane, dobra, wybić tą piłkę w pizdu. O, spokój ze strony kolegi, to jest gol. Co? Jak tu nie ma bramki? Co ty się wyprawia w tym meczu, ty? O, piękna piłka za plecy. Po długim nie ma bramki, dobijamy i mamy 1-0 z potężnym fartem. Bo tutaj w tym meczu mamy 3 słupki, już z tego 2 były przeciwnika i ja jakoś się z tego wybroniłem. Ładnie, ładnie, ładnie. Proszę bardzo, Kylian Mbappé, 2-1.
Proszę bardzo, 3-1! Ale Lewandowski tutaj asystuje nieźle, co prawda mam wrażenie, że jest strasznie ociężały. Lewy. Proszę bardzo, ale porobili teraz! 4-1! Co tu się podziało, drodzy państwo? FC Lewatywa właśnie się z nami pożegnała. Robert Lewandowski, 2 asysty, Mbappé, 3 bramki i asysta. Czy jest to udany debiut? Chyba tak. Ale jest to mega dziwne, bo chłop zaliczył 2 asysty i ma ocenę 6-4. Ale moi drodzy, czy nas to obchodzi? Jakoś, kurde, powiem szczerze, nie wydaje mi się. Dlatego w tym momencie możemy oficjalnie przejść do pików. A nagrody, moi drodzy, są dość ciekawe, tak mi się wydaje, bo tak, mamy piki oraz paczki za 11 winów tym razem. Jeden z dwóch piłkarzy, 84, oczywiście otworzymy w tym momencie. Toni Kroos, 88, bardzo ładnie. Zobaczymy drugiego pika i tutaj Marco Verratti, 87. Też niczego sobie, jakby nie było. Z dwóch pików, 84. Gdzie mamy tylko dwóch graczy, dostajemy takie karty. Jest okej. Ale teraz, moi drodzy, to, na co czekamy najbardziej, czyli 3 piłkarzy z La Liga i takich pików mamy 2. Zobaczmy pierwszy. Oczywiście Vinicius Junior, byłby piękny Luka Modric w wersji Team of the Season. Mamy jego wersję Toty, więc w sumie mógłby mieć 2 Modriciów. Ten ma 99 dribblingu oraz 99 podań, czyli w praktyce, no chyba wygląda troszkę lepiej niż ten mój. 500 000 końców. Tutaj oczywiście bez podjazdu. 10 razy więcej od Ter Stegena kosztuje właśnie ten oto pan. Także pierwszy pik dość fajny. Zobaczymy, jak pójdzie w drugim. A drugi pik, moi drodzy, przed nami i tutaj wraca Ter Stegen. Ten fakier nie wygląda jakoś wybitnie. Ten Gabriel Veiga też nie jest zbyt ciekawy. Piki, powiem szczerze, oddały naprawdę solidnie. Kolejna karta o wartości 500 000 i wyżej wpadła do składu. Mamy przygotowane jakieś 10 paczek i oczywiście wszystkie sprawdzimy. Złota paczka rzadkich kart. Czy z tego coś leci? Okej, mamy walkoutik z tej paczki. 86 Martinez. Nie jest to nic wybitnego, ale przynajmniej jakiś foder złapaliśmy. Z paczek, które tutaj zostały, mamy jeszcze paczkę Ultimate, ale spokojnie, jeszcze przed nami nagrody za Division Rivals. A tutaj mamy zawodnika Team of the Season, bramkarz, będzie to Blake, 88. Blake jakiś taki poirytowany się wydaje. Może chłop jest zdenerwowany, że tak słabo overall dostał. Tego się chyba raczej niestety nie dowiemy, ale oprócz tego Casemiro, jest to paczka wymienna. Pierwsza liga, tutaj oczywiście opcja numer 2 nas interesuje, czyli 2 paczki za 100 tysięcy końców. Ja nie chcę żadnych pieniędzy, pieniędzy oczywiście możemy mieć pod dostatkiem, więc nie mamy żadnego problemu, żeby je zdobyć. Na początku 12 kart, 6 rzadkich i tutaj leci walkout, ale tylko złoty. I będzie to środkoobrońca Kalidou Koulibaly. Druga identyczna paczka. Zobaczmy. Tutaj chyba nawet nie będzie... Chociaż... A, myślałem, że może jednak łukałcik Trenta. Ale tylko Trippier. No i teraz, moi drodzy, 2 paczuszki za 100. Niestety bez gwarantu. Może w przyszłym roku dadzą jakiś gwarant do tej paczki, ale zobaczmy. Złoto. Anglia. Napastnik. Leicester i tylko 85 Jamie Vardy. No to co, druga paczka za 100 przed nami. Zobaczmy, czy może z tej poleci coś lepszego. Niestety jest tylko złoto. I to złoto będzie podobnie słabe jak i tamta paczka. Rzućmy okiem na SBC, czy tam przypadkiem nie ma na przykład jakiegoś gwarantu zawodnika Team of the Season. Paczka piłkarza Team of the Season La Liga. Układamy składzik i jedziemy z paczką Team of the Season La Liga. Taki oto składzik przepalamy jako pierwszy. Przed nami jeszcze jeden, overallu 86. Paczka Team of the Season La Liga jest właśnie w tym momencie do odebrania. No i powiem szczerze, już się nie mogę doczekać, co za chwilę z tego wypadnie. Chociaż tutaj mamy jeszcze MLS-a, to w sumie go też możemy otworzyć. Mamy 2 paczki, moi drodzy, z czego 2 paczki to są gwarantowane tocy. Zacznijmy od piłkarza Team of the Season La Liga i co tam przede wszystkim możemy znaleźć. Okej, okay, środkoobrońca z Norwegii, będzie to Glesnes, 89. Ale ta paczka raczej nas totalnie nie interesowała, bo tutaj, moi drodzy, taką wisienką na torcie tego odcinka będzie piłkarz Team of the Season La Liga. I właśnie tą paczkę w tej chwili otworzymy. Zobaczmy, jak z tego odda, ok? Hiszpania, środkowobrońca. Albo jak z tego jednak nie odda. O Boże, ale dostaliśmy syf z tego, ja pierdzielę. David Garcia. Moi drodzy, no nie był to wymarzony traf, co nie zmienia faktu, że był to naprawdę genialny odcinek pod względem trafów. Klasycznie zapraszam wszystkich do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robicie.